Dorian Wawrusiak dla portalu Pasja Sportu Walki, Margaryna. Tak jest, witam bardzo serdecznie wszystkich kibiców. Ja również Cię bardzo serdecznie pragnę powitać. Walka na gali Octagon The Fight League wygrana, więc jak to zwycięstwo smakuje, jak Cię ta duma rozpiera, w jakim stopniu i w jaki sposób, przepraszam, i zaraz przejdziemy do przebiegu tej walki. Nie no, ogólnie chciałbym zacząć od podziękowania dla rywala, bo Alex naprawdę postawił twarde warunki, nie chlepał, odpłynął, bo wygrałem przez Mataleo. Przyjechali tutaj moi kibice, to mnie tak z boku, można powiedzieć, cały czas motywowało. Czuję się świetnie, bo po ciężkich przygotowaniach, po zbijaniu wagi, to jest ten moment, na który czeka każdy zawodnik. To jest ta niepewność, ten największy stres, ale już jest po walce i jest wygrana. Czy można powiedzieć, że wygrana walki przy publiczności, gdzie się o tym myśli, gdzie się przygotowuje pod rywala, gdzie właściwie całe życie przed walką jest często podporządkowane temu występowi, że to jest takie swoiste zdanie egzaminu dojrzałości, tym samym egzaminu, tutaj egzaminu sportowego z MMA, czy to jest takie uczucie? Czy no, myślę, że to jest taki kolejny krok w mojej drodze, to jest taki kończymy jeden etap, zaczynamy kolejny. Kolejne zaraz chwila odpoczynku, kolejne przygotowania, ciśniemy dalej. Chciałbym w tym walku, w tym roku stoczyć jeszcze kilka walk amatorskich. Pewną parą. Nie zatrzymuję się, to jest bezcenne doświadczenie, to jest semi-pro. Tu jest czas na błędy, ja chcę tych błędów z walki na walkę jak najmniej popełniać. Tutaj pokażę do kamery Stajnia Byków, to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten sukces. U trenera Tomasza Jeruszki. Tak jest, to jest mój trener. Mój mentor, mój psycholog, człowiek, który zbudował to MMA u mnie, połączył wszystkie płaszczyzny w jedną i teraz przekuwamy to w sukces. Ja tak na chwilkę, ale tylko na chwilkę, nawiążę do trenera Tomasza Jeruszki, bo to, co mnie faktycznie inspiruje w tym człowieku, jest to, że przez lata, ja już znam już trenera Tomasza od lat i przez lata cały czas zawodnicy walczą, się pojawiają nowi. Cały czas zawodnicy walczą na galach zawodowych, walkach półzawodowych i to się nigdy nie kończy, cały czas jest utrzymywany ten poziom. Więc pytanie na razie o trenera Tomasza Jeruszkę. Co możesz powiedzieć o metodyce, o całym klubie MMA Tadores, albowiem walczy was cały czas. Jakby zmieniają się pokolenia, ale jeśli chodzi o klub MMA Tadores Katowice, cały czas bardzo aktywnie. No ja bym zaczął od tego, że no Matadores jest taka sportowa rodzina. Tam się przychodzi na pierwszy trening, to już się zostaje. Jeśli chodzi o trenera, o Tomka, no to jest taki, można powiedzieć, poza tym, że jest trenerem, to jest też takim przyjacielem. Odciąga od głupoty, trzyma przy tym sporcie. Ja nie potrzebuję psychologa sportowego, ja mam trenera. Trener to jest po prostu człowiek, który oprócz umiejętności przekazywania tych umiejętności treningów, dyscypliny, to przekazuje też taką wiedzę pozasportową, życiową, stronie od głupoty, żeby robić po prostu same dobre rzeczy, a nie robić głupoty i no to jest taki dobry przyjaciel. I myślę, że to jest właśnie fenomenem całego klubu MMA Tadores Katowice, iż tyle zawodników startuje w zawodach, w galach, w różnej rangi. Natomiast wrócę na chwilę do twojej walki, więc jak możesz skomentować pierwszą rundę tego pojedynku? Czym cię rywal najbardziej zaskoczył i czy jakieś ciosy odczułeś mocniej? Znaczy generalnie no to plan na walkę to było walczyć w stójce. Ja chciałem w końcu pokazać moją stójkę, bo w poprzednich walkach to były głównie zapasy i parter. Wywodzę się z judo, dlatego też głównie idę w te płaszczyzny. Natomiast no, walka zaczęła się od tego, że poszliśmy cios na cios i zeszliśmy do klinczu, z którego zaraz znaleźliśmy się w parterze. No i tak walka się potoczyła. Udało mi się wyjść z próby trójkąta, z próby walachy przeciwnika. Złapałem trójkąta rękami, ale tutaj szacun dla Aleksa, bo no nie chciał klepać. Ja czułem, jak on po prostu odpływa coraz bardziej, ale niesiony swoimi kibicami nie chciał klepać. Naprawdę, wyłapywał nogę, były dwie próby, on nie chciał. Cieszę się, że w końcu walka wyszła poza pierwszą rundę, bo wszystkie moje walki semi-pro skończyły się w pierwszych rundach. No właśnie, jakbyś mógł powiedzieć coś o twoich wcześniejszych walkach, jak ta twoja przygoda z MMA w wydaniu półzawodowym do tej pory przebiegała? Znaczy, no zacznę od tego, że MMA ogólnie trenuję niecałe 2 lata. Wcześniej trenowałem 8 lat judo, potem było kilka miesięcy parteru, stójki, tak mieszane były te wszystkie płaszczyzny,
aż się przeprowadziłem do Katowic i zacząłem treningi w Matadores. Tak, przeprowadziłeś, więc skąd pochodzisz? Tak na chwilkę wtrącę. Będzina. Pochodzę z Będzina, a teraz mieszkam w Katowicach. Czyli tam, gdzie była gala MMA Atak 4. Tak, tak, tak. Tam, gdzie była gala MMA Atak. Po przeprowadzce do Katowic zacząłem właśnie treningi w Matadores. No można powiedzieć, że odkąd trenuję MMA, to trenuję w Matadores. Tam się zaczęła moja przygoda z MMA. Tam właśnie trener Tomasz Ruszka te wszystkie płaszczyzny połączył w jedno. Oduczył mnie i cały czas stara się oduczyć mnie tych złych nawyków z poprzednich płaszczyzn, które nie wychodzą w MMA. No i ogólnie mam już stoczone 4 walki semi-pro. 3 zwycięstwa, 1 porażkę w parterze, która mnie mega nauczyła. Po tej walce zacząłem robić siłę, tak naprawdę taką porządną siłę pod sporty walki, bo zawsze gdzieś miałem niedowagę. Teraz w końcu znajduję te swoje kategorie wagowe. No i to jest początek dopiero. Chciałbym robić to dalej. Chciałbym się kiedyś w przyszłości w 100% temu poświęcić, no bo to po prostu kocham. Żyć z tego. Tak jest, żyć z tego, w 100% się poświęcić, no bo to jest moje życie. Ja w sportach indywidualnych zawsze byłem dobry. Zawsze się w tych sportach dobrze trzymałem. Sporty drużynowe to nie było to, a miałem taki epizod. Sporty indywidualne to jest to moje oczko w głowie. Natomiast mówiłeś, że walczyłeś, że zacząłeś od judo, więc powiedz mi, czy techniki rodem z judo mają zastosowanie, czy jakby te zapasy mają, powiedzmy, judo, czy może inaczej, czy w ogóle techniki judo mają dobre zastosowanie pod walkę wszechstylową? Na samym początku pozdrawiam moją trenerkę, panią Jolantę Poświat z Będzina. To jest kobieta, która mnie właśnie wychowała na judokę. Dzięki niej właśnie zawdzięczam tą bazę pod MMA, czyli judo. Natomiast jeśli chodzi o samą płaszczyznę, jaką jest judo, to jest to mega nieszablonowa płaszczyzna, bo jest dużo wycięć, rzutów. Też jest dużo takich rzutów, które są bardzo ryzykowne, bo można stracić pozycję, ale jest bardzo dużo ciekawych technik, które ja staram się w tych walkach pokazywać. Na przykład jakie? Między innymi rzut z biodra, między innymi wycięcia, osotogari, to jest właśnie takie wycięcie, ouchigari. No, jest bardzo różna masa technik, jest bardzo dużo technik, które są podobne do technik zapasów. Tak, tak. Natomiast no, gdzieś zawsze brakuje tej judogi. Zawsze staram się gdzieś łapać za głowę, pod rękę, ale wychodzą te techniki. Można w moich walkach zauważyć bardzo dużo rzutów z biodra. To wychodzi samo z siebie. Rozumiem. Natomiast w takim razie, czy z czym miałeś, jakby z jakim elementem przestawienia się typowo pod walkę wszechstylową miałeś na początku, powiedzmy, twoich treningów największe kłopoty, bym powiedział. W cudzysłowie, choć kłopoty to może też za mocne słowo, ale musiałeś najbardziej przyswajać. Znaczy, jak mam być szczery, na początku miałem spory problem z tak zwanym zombie modem. To polega na tym, że po prostu w judo walczymy kilka minut nieprzerwanie. Tam po prostu nie ma tak jak w MMA kilka rund. Więc jeśli miałem kryzys w jakiejś walce, albo na początku nie zadawałem w ogóle ciosów, leciałem chamsko na rywala z rękami, żeby go tylko złapać tak jak za judogę w judo i rzucić. W judo miałem bardzo dużo skończeń przez ipon, czyli przez rzut po prostu. Łapać i rzucać. Łapać i rzucać. Ja bardzo lubię łapać i rzucać. Jak to trener Mirek Okliński zawsze powtarza. No, ale z każdą walką, z każdym treningiem te nawyki po prostu się zaczęły oddalać. Czasem jeszcze popełniam błędy, ale no wiadomo, jestem na początku kariery i na to też mam czas. Oczywiście, że tak, masz czas, masz przed tobą wielką przyszłość, również z tego powodu, że widzę z tego, co mówisz, że ty jest zakochany w sportach walki, że właściwie sporty walki takiej formuły czy inne ci towarzyszą przez całe życie, więc ja mogę ci wróżyć dużo sukcesów. Natomiast pytanie, bo mówiłeś już, że szykujecie się do kolejnych startów, więc jakbyś mógł powiedzieć właśnie o tej przyszłości twojej. Czy jeśli chodzi o przeszłość... O przyszłość. No to chciałbym jeszcze stoczyć kilka walk semi-pro. Na zawodostwo się na razie nie wybieram. Może jest jakieś konkretne właśnie, powiedzmy, przymiarki? Znaczy najważniejsze, żeby walczyć w swojej kategorii wagowej, bo docelowo moją kategorią jest waga musza. To jest kategoria, która nie jest jeszcze na tyle rozwinięta w Polsce. Mało jest zawodników. Ja jestem jednym z reprezentantów tej kategorii, ponieważ no ja jestem jeszcze na kategorię koguciom troszkę za mały. Ja się cały czas rozwijam, ale kategoria musza to jest ta kategoria, w której bym chciał walczyć. Mam nadzieję, że w pierwszej połowie jeszcze tego roku stoczę pojedynek semi-pro.
chciałbym no, tych walk sobie prostoczyć jak najwięcej przed zawodostwem, bo, no, bo to jest bezcenne doświadczenie i przede wszystkim to jest spora lekcja przed zawodostwem. To jest spora lekcja i to jest taki moment, to jest takie przetarcie się, albowiem wiadomo, że w takiej walce już nie ma przelewek, nie jest to również walka turniejowa na sali gimnastycznej. Więc pytanie, czy ten stres związany z wejściem do oktagonu cię na początku na przykład cię paraliżował, czy czułeś to, że Boże, ja wychodzę i... Znaczy Boże, nie używajmy imienia Pana Boga swego nadaremno, ale jeju, ja wychodzę i może mnie rywal trafić, może mi się to krzywda, czy od początku miałeś tą, bym powiedział, tą psychikę sportowca, fightera? Najgorszy no to ten natłok myśli, myślę, czy natłok myśli przed walką, co będzie jak przegram, co zrobię w walce, jak ja się w tej klatce będę czuł, jak dostanę mocniejszy cios. Najgorszy jest ten natłok myśli, ja sobie z walki na walkę coraz lepiej z tym radzę, natomiast jak już wchodzę do klatki, to już jest pełne skupienie, pełna koncentracja i włącza mi się tak jak u Habiba Nurmagomedowa, smash mode, po prostu zostawiam serce i lecę od początku po swoje. No właśnie. Jesteś młodym chłopakiem, w związku z tym, czy jest taki twój sportowy idol, sportowy wzór, na którym, który cię inspiruje, a tym samym, abyś ty zainspirował fanów sportu walki naszego kanału, aby się tą osobą zainteresowali, jak i również tak naprawdę tobą? Znaczy, no, wymieniłbym tych największych idoli, to są przede wszystkim z takich idoli, których widzę na co dzień, są moi koledzy klubowi, tak jak właśnie Łukasz Stanek i tak dalej, Patryk Gliku, Adrian Kempa, to są już zawodowcy, którzy są idolami w takim sensie, jako moi przyjaciele klubowi, ja na nich się właśnie lubię wzorować. Ziomkowie. Tak, ziomkowie, to ja mówię idolowie w takim sensie, że po prostu oni już są w tym sporcie troszkę czasu i ja od nich bardzo dużo właśnie mogę się nauczyć. Natomiast jeśli chodzi o takich idoli ze świata MMA, no to stójka to Marlon Moraes, który już praktycznie jest na emeryturze sportowej. Te kopnięcia, ta dynamika w stójce, Jose Aldo, naprawdę kozak. Jeśli chodzi o właśnie te moje płaszczyzny, no to jest Habib Nurmagomedow i Henry Cejudo. To są tacy dwaj zawodnicy, którzy po prostu te płaszczyzny właśnie, Habib, właśnie sambo, judo, idealnie przekładają na MMA. Ja lubię mieć takich, może lubię, ja mam takich idoli, którzy są po prostu bardzo nieszablonowi w tym, co robią. Nie, na przykład nie jestem dużym fanem Conora McGregora, tak jak wszyscy uwielbiają Conora, ja go mega szanuję, ale ja mam takich, mam po prostu innych idoli, którzy mi bardziej odpowiadają i styl walki, bo Conor jest stójkowiczem. No i tak jak powiedziałem, no, mam tych idoli, ale staram się wzorować, natomiast w każdej walce chcę być, po prostu mieć swój styl i chcę zostać zapamiętany jako ja, a nie jako podobny ktoś do kogoś po prostu. Tak, żeby po prostu być sobą, żebyś to ty inspirował przede wszystkim innych. Niemniej jednak zapytam również właśnie o twoich kolegów klubowych, na przykład Patryk Likus, zawodnik KSW, zdobywca Heraklesa. Jak ci się z Patrykiem trenuje i co możesz powiedzieć? Patryk jest zawodnikiem nieszablonowym, walczącym widowiskowo, ale co możesz ty powiedzieć jako kolega z maty na temat stylu walki, czy na temat w ogóle generalnie Patryka Likusa? Nie no, Patryk, no mega mocny gość, kot naprawdę, jesteśmy w tym samym wieku, a Patryk jest już w KSW, ma już tych kilka walk zawodowych za sobą, naprawdę no jest mega mocny, widziałem jak haruje do swoich walk, jak on ciężko trenuje, to też biorę z niego przykład. Oprócz sportu też, że nieraz razem złapiemy się na macie, też mi właśnie coś podpowie w stójce, no bo jest dłużej w tym sporcie, czy to właśnie w parterze, wywodzi się z zapasów, więc też coś tam w każdej płaszczyźnie może mi podpowiedzieć jako kolega z maty, to też mega mnie wspiera właśnie jako ziomek z klubu. Gdzieś po przegranej walce dostałem bardzo dobre słowa od niego, które mnie zmotywowały i no jak każdy klubowy kolega, to no, sportowa rodzina, jeden jest za drugim po prostu. Jeden za wszystkich. Nie. Natomiast jesteś, powiedzmy, nie zrozumie źle, ale niewysokim zawodnikiem. Ktoś przechodząc na ulicy, pijany na przykład, czy gdzieś pod różnymi jakimiś środkami odurzającymi, mógłby sobie pomyśleć, wezmę go z bara. I pytanie, czy zdarzało ci się, że w twoim przypadku nacięła się kosa na kamień? Jak jest wysoki, to wchodzę w nogi, a jak jest niski, to bijemy się w stójce. Nie, no oczywiście żartuję. Ja staram się unikać takich sytuacji. Ja wolę tą złość właśnie przekuć w klatce,
iść wyżyć się na treningu, a nie na ulicy robić jakieś głupoty. Wiadomo, że no w najgorszej sytuacji trzeba się bronić, ale ja nie lubię takich rzeczy. Jestem judoką, jestem zawodnikiem MMA, jestem samurajem i takie mam podejście do życia. Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Zwycięzcą. Tak jest. Pochodzę ze stajni byków, jestem tygrysem ze stajni byków i to jest mój pierwszy wywiad, tak szczerze, taki oficjalny przed kamerami, więc z góry chciałem przeprosić, jak są jakieś zająknięcia, jakieś pomyłki słowne. Ale no jak jest wywiad, no to staram się powiedzieć wszystko, co mogę na dany temat i wracając do tematu ulicy, no to stronię od takich rzeczy. Sport, a nie głupota. MMA ci jest twoją drogą życia, jak mówiłeś, można tak wnioskować, natomiast czy MMA również, jak bardzo MMA kształtuje twój mental? I tutaj mam mental na myśli najbardziej właśnie tą taką pokorę, albowiem mówi się, że wielu zawodników MMA... Ej. Momencik. Widzicie Państwo, że warunki nie są zbyt komfortowe, ale damy radę. Kibiców, każdy się tu przemieszcza, no. No niestety tak, ale mnie to już powoli denerwuje, bo ludzie widzą. Nieważne. Mówiłem to, że wielu ludzi postronnych, zawodników MMA kojarzy jako osoby, powiedzmy, z dołów społecznych, tak? A na przykład jak właśnie słucham Ciebie, mówisz ciekawie, mówisz mądrze, mówisz dużo, podkreślasz tego szacunku dla rywala, pokory, więc czy MMA również właśnie paradoksalnie Ci pozwoliło nabrać troszeczkę takiego respektu do ludzi, jednocześnie pokory i szacunku do każdego człowieka? Myślę, że każdy sport, każda dyscyplina, jeśli chodzi o sporty walki, kształtuje charakter, pokory, przede wszystkim bardzo uspokaja, bo jesteśmy wyżyci na macie, nie potrzebujemy jakiejś tam większej adrenaliny na ulicy. Natomiast no, przede wszystkim to jest sport indywidualny. Pomimo, że wiadomo, trenujemy w grupie, to wychodzę do klatki z moją załogą, z moimi trenerami, ale w klatce jestem sam, co nie, więc jako sport indywidualny to bardzo kształtuje charakter, no bardzo dużo uczy w życiu, przede wszystkim właśnie z walki na walkę, przełamywanie tych swoich słabości, tych gorszych chwil stresu. No ja tak jak już powiedziałem, ja to kocham robić i w każdej gorszej chwili w życiu, czy to po prostu gdzieś tam w pracy, czy po prostu no, w każdej gorszej życiowej sytuacji, jak pomyślę tylko o treningu, o tym, że po prostu że kocham to robić i to jest całe moje życie, to po prostu aż robi mi się uśmiech na twarzy i to jest niesamowite. Mówiłeś o pracy, w związku z tym jak możemy zapytać, gdzie pracujesz i jak łączysz tą pasję sportu walki z życiem zawodowym codziennym? Bo wielu zawodników ma z tym kłopoty, wielu to podcina nogi, skrzydła. Jak jestem u Ciebie? To jest właśnie ta ciekawostka, bo bardzo dużo ludzi interesuje się moim pseudonimem na social mediach. Margaryna, to każdy jest zdziwiony, o co chodzi, czemu margaryna? Natomiast pracuję na Maryna. Margaryna, pracuję na margarynowni po prostu w Katowicach. Myślę, że mało chłopaków w moim wieku pracuje w takim zawodzie. Jestem operatorem i no, jak najlepsza margaryna, to tylko z Katowic i od margaryny. Czyli jak kupię margarynę, skojarzę to z zawodnikiem. To będzie dobra, na pewno nie zawiedziesz się. Jaką margarynę polecasz? Wszystkie, które zobaczysz logo Upfield. Tutaj do kamery mogę powiedzieć, no Upfield to jest moja firma i myślę, że po tym wywiadzie dostanę jakąś współpracę, kurczę. Czyli możemy powiedzieć, no nie chcę mówić walić masło, ale masło... Wierzę nas masło. Masło odpada, tylko margaryna. Tak, margaryna forever. Tak, margaryna forever, wierzę jak w masełko i tak ma być. Ja jestem szczery, zawsze uśmiechnięty i ze mną wywiady nigdy nie będą nudne. Tak jest, zatem kończąc powoli ten wywiad, albowiem trwa prawie 20 minut, a jesteśmy na gali. Jaki przekaz do kibiców, do przyjaciół, do twoich najbliższych, do twojej rodziny byś chciał tutaj powiedzieć do mikrofonu, byś chciał przekazać do mikrofonu pasji sportu walki? Przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj za duże wsparcie, bo przyjechało ode mnie sporo kibiców, rodzinie, trenerom, kolegom z klubu. To jest naprawdę wsparcie niesamowite, ja to mega doceniam i odczuwam. To jest taki kop do życia i... Dla takich chwil warto żyć. Warto żyć, warto się poświęcić, bo bez poświęcenia nie ma sukcesu. Mega dziękuję Wam i widzimy się na kolejnej gali. Bang, bang.
Tak jest, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za wywiad. Zapasy sportowalki? Dorian Wawrzusiak. Dziękuję. I Grzegorz Prokop. Dziękuję, pozdrawiamy.